No, witam cię serdecznie, człowieku. Cześć. Witam cię z tego miejsca. Ja, Sik, oraz mój przyjaciel. Przejdźmy w świat wielkiej, słonecznej ferry. Jak widzisz, Adam Ptasznik zdążył urosnąć w siłę. Miałem nie grać czarodziejem, ale jednak troszeczkę posiedziałem, tak porozmawiałem z ludźmi i okazało się, że czarodziej nie jest taki zły. A można nim od 5. levela swobodnie expić. Levelu, levela, jak zwał, tak zwał. No to co, ziomeczku? Adam Ptasznik ma już wierzchowca. Ma już nawet takiego towarzysza, zobacz, który mu tam pomaga, daje mu tam bonusowe złoto, maksymalną prędkość ruchu. Proszę. Super sprawa. Jest coś takiego jak prowokacja potwora tutaj. Co też mi się bardzo podoba. Fajna sprawa. Alchemik już działa, więc możemy sobie na takie rzeczy pozwolić. Czekajcie, sprzedam od razu to wszystko. Zobaczmy, to jest tam na pierwszy. Jeszcze na 10, nie? Okay. Dobra, to sprzedamy. To sprzedamy. Okay. Adam Ptasznik ma już umiejętności z nowych rzeczy, ma potworka, ma, zaraz ci pokażę, ma nawet swojego rumaka, na którego sobie tam może wsiąść w razie tam potrzeb. Sobie wziąłem. Teczka. Zobacz, patrz, jaki ruch. Co? Chło. Mamy już na 8 poziom tam różdżkę. Na 10 mamy przygotowane jeszcze lepszą zbrojkę. Rękawiczki. Aha, rękawiczki to są tylko dla wojowników. Sprzed. Mamy też zbroję tam. Ogarnąłem zbrojkę. Więc to jest spoczko. No i co? Myślę, że możemy działać. Sobie podekspimy go do 10 poziomu. Zobaczymy, co daje ta pelerynka. Fajną opcją jest to, że możecie sobie używać tej pelerynki, nie? Musicie za to w ogóle płacić, wy. SMS shopa czy coś. SMS shopu, shopa. Złotek. Sobie tu. Ptasznik był silny cały czas. Pójdziemy tam dalej, bo tam są takie potworki na 8 poziom. Trzeba się zaopatrzyć w tyle złota, żeby... Super sprawa. Szkoda, że to nie jest nieskończone, nie? Bo wtedy moglibyśmy sobie pozwolić na troszkę więcej szaleństwa, tak to. Za wiele nas tutaj nie będzie. Ale fajnie, fajnie. Zobacz, Adam Ptasznik to jest wariat. Co to jest? Jakaś lepsza? Jedna i ta sama. Dobra, i ciśniemy. Przeekspimy sobie. Zobaczymy, czy z tą pelerynką na 10 poziom, czy jakoś dłużej się utrzymamy, no bo wiesz, wyjkuje jednak ochrona będzie większa. Spełni sprawa. Przyjdziemy tu. Elegancko. No i zobacz, jak to super wygląda. Tak to mniej więcej wszystko wygląda właśnie. Szadam ptasznik rośnie w siłę. Aha, okej. Okay. Naprawili jeszcze... Co ty tu robisz, psychopato? Naprawili jeszcze, moi kochani, questy.
Więc te wszystkie questy, które były, zrobiłem już. Niewiele tam chyba za nie otrzymałem. Chyba tylko Golda albo Expa. Sens tego robić? Raczej nie. Ale wiesz. Questy to tak zawsze, nawet w tym metinie zwykłym, warto było tego robić, bo robiło się to, wiesz, hobbystycznie. Bo i tak najwięcej dawało, jak wydropiłeś jakąś stalkę, czy tak. Czekaj, żeby to nie zabili. Leczyć. Kwiatki trochę nam puką. O, super, 10. poziom już mamy. Tak to wszystko wygląda. O, zobacz, jakiś łuczek nam poleciał. Panie, dużo łuków. Wszystko się posprzedaje. A na 15. poziom miałem. Okej, okay, i ta laska na 15. poziom. Fajnie. No co, na 10. poziom. Daje ile obrony? 28 a 37. To jest lepsze. 9 jest. Co? To jest na 10 poziom, jest gorszy. Dziwna mechanika tej gry, ale dobra. Dobra, ściągniemy. Skoczymy. Mamy jakieś misje? Nie mamy. Okej. Okay. To nic, to ciśniemy dalej z tym ekspem. Czyszczenie. Wywróć szansę na usunięcie negatywnych efektów. Też wziemy coś tam, bla bla, to co tarczy sobie zmienić. Zobaczcie, bo tam będzie wszystko nam bolało. Zobacz, niedźwiadki lecą jak szalone. Fajnie, milutko, milutko. Teraz trzeba będzie dalej na lurowanie grać. Teraz wam pokażę fajny sposób wspienia. Wszystko wyglądało. No fajnie, zabrałeś mi golda, ale jesteś fajny. Cieszysz się? Ja nie. Chłopiec. A idź ty w cholerę, ty chłopiec. Golda. Fajne jest właśnie, że możesz tu lurować potworki, wiesz. Chłop się do nas przyczepił, co on chciał. Kolegów chyba szukał. Ale my jesteśmy niezwyciężeni, zobacz. Taki potężny czarownik. Chłop. Zobacz na niego. Ta broda to jest dla mnie przerażająca. Jeszcze zacznę na jakim rumaku kopyt. On tak kopytkujesz przepięknie. Serio. O, co tu się wydarzyło? Okej, okay, wiem o co chodzi. Kochani, w takiej sytuacji trzeba wyjść całkowicie z tej gierki i włączyć ją jeszcze raz. Bo problem jest taki, że tutaj silnik nie ogarnia tego, jak jest za dużo... Jak się za dużo dzieje w jednym miejscu, jest za duże natężenie na serwerze, tak jak teraz, a myślę, że dużo ludzi w tym momencie gra w tą grę. Po prostu ona głupieje, ona tego nie ogarnia. Ale to nic, jesteśmy z powrotem. Zagłębmy się dalej w ten świat. Liczne inferno. Dziesiąty. Maka.
Dobra, spróbujemy tutaj podekspić. Mamy potki. Why not? Poczekaj sobie te tutaj. Spróbujemy. To ma jakiś dalszy zasięg. Zobaczymy, czy dam radę. To już jest ciężej, dużo, dużo ciężej. Ale jakoś coś tam idzie. Może je porobimy dzisiaj. Za 100 lat. Sześć potek poszło. Zrobienie tej grupki. Zobaczymy, czy będzie wart. Nie no, zobacz jak skacze exp. Opłaca się tutaj stać. Mikstury jeszcze poleciały. Ciężko to jest czarne wilki ubić. Kurde, jak to jest wilk, a nie dzik. Jestem koza. Czarny. Cwar. Na odpiercie. Sorry, ale zdenerwowali się mecz. W taki sposób mi naszego Adama ptasznika próbują ubić. To jest czysty po prostu brak szacunku dla ptasznika. Zgodzisz się ze mną. Wiem, że się zgodzi. Każdy by się. Można tak bezcześcić. Tam ma ktoś. Dobra. Super. No nie ukrywam, że tutaj jest dużo, dużo ciężej. No ale ten exp tutaj to leci. Leci jak szalony jednak. Troszkę potów idzie więcej. Ale to nic. Czekaj, potki. Teraz zginiemy. Ale kury staw nam poleciał. Super, zginęliśmy. Wyspimy się w mieście. Polecieć do alchemika. Alchemik, wariacie, dawaj mi tu. Dawaj mi tu, wariacie, jakieś rzeczy fajne. Bocie, tak. Tego. Leczenia. Potków to możesz dać mi, nie. Z 20. Sprzedajemy u niego te rzeczy. Dobra, to się wydropi, takie rzeczy. Różki za bardzo nie bije, to jest bardziej do lurowania. Kupmy tego. Przyda. Idziemy tam dalej, jak spić, nie? Zobaczymy, jak to tam nam dalej pójdzie. Dzisiaj będzie chwilowo dłuższy odcinek. Nie? Zawsze z tego względu, że widzisz, dzisiaj mamy większy obszar na działanie. Większe pole do popisu. Chcę pozwolić na więcej rzeczy. Z tego względu, że Adam urósł w siłę. To już jest teraz pan Adam Ptasznik. To nie tylko Adam Ptasznik. Zobaczymy, co to ma. Nie, myślę, że to opłacalne na pewno wydawanie na te orby. To jest prowokacja potwora. Mała prowokacja potwora. Ale nie no, myślę, że warto w to testować. Że jednak coś to tam daje. Kureczka, piąteczka. Raz, dwa, trzy, luzik, bluzik. I jedziemy sobie. Temat. Wbijamy te levele. No troszkę nam zbijają, nie? Ten pasek zdrowia to... Jaka szybko. Wykonywać. Staram się 15 poziom dobić. Zaraz poza nagrywkami.
by to jakoś lepiej wyglądało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszych losach Adama Paśnika. Pasznika, przepraszam. Przejęzyczenie. No ale gold tutaj leci jak szalony. No dobra, siomeczku. Z tego miejsca będziemy musieli się pożegnać. Dziękuję ci, że byłeś ze mną w tej przemyłej podróży. A poza kamerami Adam dalej będzie w siłę. Gwarantuję ci, że zawsze będzie. Był dla was Seek, a to była Inferno.